Przechodzimy do dzieci. Więc zaczynamy od sprawy Nitra. Ja bym ci zrobił dziewczynę po pierwsze. Ja chciałam chłopczyka, jak się dowiedziałam, że dziewczynka, to się popłakałam. Ja tylko chłopców prawie. Też mam dziecka. Kiedy ślub? Ale znasz? Tak. Nie musimy brać ślubu, żebym ci dziecko zrobił. Nie, jeżeli podobno bardzo słabo słychać. To mogę się zapłodnić. Ja na następne dziecko czekam jakieś 4 lata. Patrz, mam pomysł. Ja ci zrobię dziecko. Wiadomo, że ono będzie ładniejsze, bo wiesz, fajne geny. A ty go wkręcisz, że to jest jego syn? To tak a propos. Uczestnikami tej rozmowy jest gość, którego potem nazywałem szwagrem, czyli przyjaciel Nitra, Tejkwan, i partnerka Nitra. Więc rozmowa jest w konwencji żartobliwej i również w konwencji żartobliwej użyłem wobec, komentując te słowa, użyłem wobec sobie, wobec tych żartowniśów, wobec Tejkwana słowa szwagier w kontekście Nitra. Oto cała zbrodnia Jacka Murańskiego i atakowanie dzieci. Oczywiście Marcin Najman albo nie zrozumie, albo udaje, że nie zrozumie. Co do córki Marcina Najmana, w kontekście ciągłego kłamstwa, chociażby teraz nawet z tego majciarza, nawet nie potrafisz tego w jakikolwiek sposób obronić, bo nie ma czego bronić. Użyłem słowa, że Marcin Najman strzela ślepakami. Użyłem porównania, tak jak Casio użył porównania do Tejkwana. Wiem, że nie rozumiesz. Porównania hiperbolizowałem i powiedziałem, kto ci to dziecko pomagał zrobić, jeżeli ciągle strzelasz ślepakami. To tak, bo tutaj było o skrzywdzonym dziecku Nitra. Puściłem rozmowę, która była kanwą tego żarciku, który był powielany przez Wykop. Ja ten żarcik oczywiście upubliczniłem, bo oznaczał mnie Wykop. Ja go również jako oznaczony publikowałem na swoich social mediach. Natomiast czyli rozmowa Tejkwana z partnerką. Natomiast tutaj Państwo macie bardzo ważny element do tej sprawy, bo również rozmowa tej samej partnerki z Nitro i wyblindowane jest dziecko w tle i wypikane są wulgaryzmy. Natomiast powiem Państwu, co to za materiał i czego dotyczy i jak bardzo to jest istotne dla wyjaśnienia tej sprawy, żeby przeciąć absolutnie raz na zawsze temat tego rzekomego atakowania dzieci przez Jacka Murańskiego. Bliżej twarzy, bo nic nie słychać. Które nie są fajne. Tak widzisz jakąś prawdę? Ja się przechodzę o ciebie. Widzisz tam krępienie, patrz. Tam, gdzie jest mikrofon. http://rektube.com
Jak już wejdziesz na tę stronę, to będę musisz potwierdzić, że masz 18 lat i potem klikasz w obędniaki film i oglądasz, nie? I to jest życie. To jest... Koniec czasu, mikrofon został wyłączony. Marcin Najman i jego 3 minuty. Ja naprawdę nie mam już mu nic do powiedzenia. Ja tylko czekam na sobotę i na moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napierdalać. No nie mam już nic do powiedzenia. Dobrze. W takim razie jeszcze minuta u Jacka Murańskiego i najprawdopodobniej będziemy próbowali przejść do wolnej Amerykanki. Jakaś odpowiedź na to? No bo tutaj skończę, akurat minuta jest. Videos, potem masz na przykład hiszpańską stronę, to jest petardas.com, następna na przykład xvideosespaniol.com też jest. Na przykład takie coś, nie, to się chyba z YouTube nazywa, że na przykład jakiś jakąś laskę, nie, to było tak dziwne. Albo jakiś koleś parana, nie? Ale i tak najlepszy filmik jaki jest, to jest Tubiers One Cup. Przypominam, rozmowa Nitra z jego partnerką i z dzieckiem, jak wynika z kontekstu, z dzieckiem kilkuletnim. Panie prokuratorze Pauletta, bo to w pańskich rękach jest ta sprawa od półtorej roku. Panie prokuratorze prokuratury Wrocław Fabryczna, ja bym bardzo pana prosił, żeby pan się w końcu wziął do roboty, bo materiały zostały panu przez agentów dostarczone. Dobrze. Znaczy to jeszcze jest potem Gimper i Rewo, ale to do tego wrócimy. Ja powiedziałem, skończyłem na apelu do pana prokuratora Pauletty, którego to rękach ta sprawa już leży od półtorej roku. Prokuratura Wrocław Fabryczna. Panie prokuratorze, czas się wziąć do roboty. Ja wiem, że tam były pewne zależności, zdajemy sobie sprawę też z powiązań koneksji Marcina Dubiela, ale naprawdę, no, nie bez powodu tymi materiałami procesowymi de facto w śledztwie, które jest wszczęte półtora roku temu w sprawie deprawacji małoletniego i zapoznawania go z treściami pornograficznymi. Dziecka lat, jak ustalono, lat 6, leży w papańskim biurku. Czas do pracy. Nie bez powodu, wiem, że ujawniam tutaj materiały procesowe, materiały do śledztwa, no ale no cóż, no za długo ta zabawa już trwa, dlatego skorzystałem z tej dzisiaj wielomilionowej oglądalności i postanowiłem zagrać tą kartą. Co do, teraz odnosząc się do sprawy ostatniej już, tak zwanych ataków na dziecko. Otóż Marcin Najman i tak nie zrozumie, ale państwu należą się wyjaśnienia. Otóż historia tego rzekomego ataku, jakiegoś ataku mojego na dziecko mojego brata miałaby polegać na tym, że mój młodszy brat w dzieciństwie chorował na chorobę jąder, która z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwiała mu płodność. Moja mama po tym, gdy oświadczył, że ma dziecko, bardzo się tym niepokoiła i jakby podważała cały czas tą wiarygodność. Ja, uwaga, w prywatnej korespondencji przed kilku laty, bodajże przed 5 laty, działając jakby dla spokoju duszy mamy, napisałem prywatnego SMS-a do brata, żeby poddał się tym badaniom. Podkreślam, prywatnego SMS-a. Ta sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Podkreślając, że jest to tak ważne, niech ta matka ma już po prostu święty spokój. Święty spokój. I nawet zwróciłem się do niego, zrób te badania. Tam dochodziło do, to są bardzo intymne rzeczy, nie chciałem nigdy o tym mówić, ale tam dochodziło nawet do sytuacji, że mama do tego stopnia tam popadała w paranoję, że wyrzucała tego dzieciaka w środku nocy z domu. No bardzo przykre sytuacje. No ale skoro zostałem zmuszony, skoro Marcin Najman po raz kolejny dotknął tego tematu, to jestem zobowiązany to powiedzieć, jak to było, jak to wyglądało naprawdę. I brat do brata napisał prywatnego SMS-a. I teraz uwaga. I dzięki czemu świat się o tym dowiedział? Otóż mój brat, powodowany nienawiścią do mnie, bo ojciec go wydziedziczył, z powodów też, które jak będę miał jeszcze czas, to przedstawię, upublicznił prywatnego mojego SMS-a podczas wywiadu z Łukaszem Ekiertem, Antyfakty, prywatnego SMS-a, co miałoby uzasadniać jakiś mój rzekomy atak na to dziecko. Kto temu dziecku zrobił krzywdę tak naprawdę? Ja, pisząc SMS-a, wyrażając wolę mojej mamy, chcąc przerwać tą złą... czasu. Okej, to ja skończę odnośnie tutaj wątku. Dobra,
rzecznik prokuratury okręgowej, jak i prawnicy Nitro zweryfikowali oskarżenie Jacka Murańskiego i wyszło na to, że wygadywał głupoty. W tym wypadku wyjątkowo obrzydliwe, a jednak te i inne jego występki nie przeszkodziły Hajnik, aby go zakontraktować. Ale jak za chwilę się dowiecie, w tym momencie to akurat ich najmniejszy problem. Aby was o tym poinformować, bo Nitro aktualnie nie posiada kanału na YouTube. Nie posiada takiego kanału również jego dziewczyna, a on sam streamuje jedynie na stosunkowo niszowej platformie Kick. A rozmaite kanały boją się z nim nagrywać, bądź nawet mówić o rzeczach, które robi, żeby przypadkiem YouTube również ich nie zablokował, bo przecież kanał dziewczyny Nitra został zbanowany właśnie za to, że Sergiusz występował na jej materiałach. Nawet marka SFD, która realizowała relacje z ostatnim Gali Hajlik. Także tyle odnośnie obrońców Nitra. Ci mądrzy sobie wyciągną sami własne zdanie. Pani prokurator Placzek nie powiedziała prawdy. Rzekomy atak na dziecko Nitra. Słucham, jak teraz skomentujesz? Kto tak naprawdę krzywdzi to dziecko? Jacek Murański, śmiejąc się z tego, że Take Fan z partnerką Nitra śmieją się z Nitra? Kto tak naprawdę krzywdzi to dziecko? Czy Nitro, rozmawiając z partnerką w obecności dziecka i instruując go, jak to jest cudownie, synu, to ty jeszcze nie znasz życia, synu, cytując Nitra. Kto krzywdzi to dziecko? Instruując go, jak to pięknie jest, jak baran z panią, pan z panem i pan panu na klatę. No przecież to dziecko nie zna życia. O taką obronę ci chodziło? Nie wiem, co komentując sprawę Nitro. Nie, numer nie, jeden Nitro. Ale ja nie wiem, co on pierdoli i o czym on pierdoli. Ja rozumiem, że ty nie wiesz. Mnie interesuje, co on pierdoli. To twój mużek tego nie ogarnia. Co on gada w ogóle, kurwa? O kim on, kurwa? Jacek Murański krzywdził to dziecko Nitra, czy nie? Debilu. Skrzywdziłeś troje dzieci swoimi perfidnymi wypowiedziami. Rozumiesz? Włączasz dzieci do konfliktów jakim? Dorosłych. Jesteś perfidną jakim? Szmatą. Nazywając jesteś pana perfidną szpagrem? Szmatą. Rozumiesz? Jakim? Wiesz co, nie będę z tobą gadał, bo ty jesteś tak obrzydliwy, że po prostu... A coś ponadto. Ale nie, jesteś obrzydliwy. Nie chcę z tobą rozmawiać. Naprawdę, ja ci chcę wpierdolić. Nie chcę z tobą rozmawiać.